Dzień dobry Państwu. Proszę Państwa, dzisiaj tematy, no niestety, kościelne znowu. Ktoś może pomyśleć, że nas to jakoś rajcuje specjalnie, ale niestety musimy reagować na te sprawy, bo nikt tego właściwie nie robi. Nie robi tego niestety SLD również, ale to jest osobny temat. Tematem dzisiejszym głównym jest, no też muszę powtórzyć to słowo, niestety kolejny pedofil, Polak, ksiądz z Polski, który pracuje w Hiszpanii. Jest to ksiądz Paweł B. Zaraz przybliżę trochę jego postać. Z wiadomych względów posługuje się inicjałem, ale wymienię trzy parafie, które w ciągu ostatnich 3 miesięcy zmienił. Symptomatyczne to jest oczywiście i stały to jest numer, przerzucanie księdza oskarżanego o pedofilię do kolejnych parafii, tak aby zatrzeć po nim ślad. Piszą o tym w dzisiejszym wydaniu Fakty i Mity. Proszę Państwa, chodzi o księdza Pawła B., lat 47, ze zgromadzenia o wdzięcznej nazwie Towarzystwo Chrystusowe. To jest to Towarzystwo Chrystusowe, zgromadzenie zakonne ze stolicą w Poznaniu. Przy okazji warto wspomnieć, że założone przez księdza prymasa Chlonda, który był dzisiaj jednym z bohaterów sesji sejmowej. Wśród księży diecezjalnych chrystusowcy, tak się potocznie ich nazywa, są określani mianem chrystusowcy dolarowcy. A to dlatego, że pracują w parafiach wśród Polonii, głównie w Ameryce Północnej, a także w Europie Zachodniej, także w parafiach dewizowych. Jest to jedno z najbogatszych polskich towarzystw zakonnych. Ksiądz B., Paweł B., pracował od wielu lat w Hiszpanii. Ostatnio pracował, a dokładnie został przerzucany w ciągu ostatnich 3 miesięcy, właściwie 2 miesięcy, od września. Stacjonował do niedawna w Alcalá de Generas, przepraszam, pod Madrytem, skąd przeniesiono go na posadę wikariusza nowo powstałej parafii w miejscowości Torrevieja. W połowie października został kolejny raz przerzucony do Los Montesinos, gdzie kuratele nad nim objął chrystusowiec proboszcz ksiądz Andrzej Glantz, delegat episkopatu pełniący funkcję głównego koordynatora duszpasterstwa polskiego w Hiszpanii. Dostał się więc niejako ksiądz Paweł B. pod specjalną kuratelę wysłannika episkopatu. To też jest symptomatyczne w tym przypadku. Roszady te, niespotykane zupełnie w ciągu ponad 2,5 miesiąca, 3 parafie zupełnie niespotykane, chyba że w przypadku właśnie pedofilów, zbiegły się w czasie z ciężkimi zarzutami formułowanymi przez grupę naszych rodaków żyjących w okolicach Madrytu. Dziennikarze Faktów i Mitu dotarli do pism, które Polonia skierowała do władz Towarzystwa Chrystusowego. I ja zacytuję te listy, które są w posiadaniu redakcji. Podczas pobytu w Alcalá de Generas ksiądz Paweł organizował spotkania w prywatnych domach i na plebanii. Pokazywał 12-14-letnim chłopcom filmy pornograficzne w komputerze, a następnie, obnażając swoje narządy płciowe, namawiał pozostałych do ściągania spodni i oglądał ich narządy, mówiąc: jak ci stoi, to jesteś zdrowy i jesteś w porządku. Z relacji dzieci wynika, że takich spotkań było wiele, a trwały one do czasu, aż ksiądz został przyłapany przez osoby dorosłe na gorącym uczynku. Tę wersję potwierdza jedna z matek dzieci, która właśnie zastała księdza na gorącym uczynku. Zobaczyłam, że chłopcy mają opuszczone spodenki i odkryte genitalia. Ksiądz Paweł również miał swoje na wierzchu. Ziemia mi się usunęła spod nóg, bo nie mogłam uwierzyć w to, co zobaczyłam i usłyszałam we własnym domu. Krzyknęłam: ksiądz, natychmiast wyjdź do kuchni. Jeszcze przy mnie w kuchni zapinał spodnie. Wyrzuciłam go z domu, bo chciał wrócić i pożegnać się z pozostałymi. Oczywiście ksiądz Paweł B.
zaprzecza. Sprawa stała się już głośna w Hiszpanii, w tych trzech parafiach wokół Madrytu wrze. Z każdą chwilą ta sprawa staje się coraz głośniejsza. Mnożone są doniesienia na temat księdza Pawła B. Dla porządku powiem, przytoczę jego relacje. Są to oczywiście pomówienia, mówi Paweł B. Moi przełożeni zakonni rozmawiali już z hiszpańskimi biskupami. Zgłosiliśmy rzecz prawnikowi, bo w dzisiejszym klimacie tego typu spraw wokół Kościoła muszę zacząć się bronić. No i właściwie tyle, proszę Państwa. Sprawa jest rozwojowa. Oczywiście my nie przesądzamy, że ksiądz Paweł B. jest pedofilem, ale oskarżenia wobec niego zostały już wysunięte. No jest to niestety kolejny ksiądz pedofil z Polski. Nie przysparza to naszemu krajowi dobrej renomy. Nie wiem, czy Państwo oglądają ostatnio reklamę wyjazdów na Dominikanę. No ja osobiście bym nie radził Polakom w tej sytuacji, żeby wyjeżdżali na Dominikanę, a za chwilę może się okazać, że również do Hiszpanii będzie niebezpiecznie jeździć, bo księża, którzy, jak to szumnie mówią, reprezentują nasz kraj za granicą, no reprezentują go w sposób najgorszy z możliwych. Najgorszy z możliwych. Proszę Państwa, wczoraj właściwie można powiedzieć, że bez satysfakcji jakiejś wielkiej, że co dzień mamy księdza pedofila nowego, bo wczoraj w programie TVN24, w programie Tak Jest, pani poseł Radziszewska z Platformy Obywatelskiej przyznała, że po ujawnieniu tego skandalicznego wywiadu z księdzem Bochyńskim dochodzą do niej coraz liczniejsze sygnały o tym, że on sam jest pedofilem. Więc to jednak była wypowiedź człowieka jakby niejako w swojej własnej obronie. Więc wczoraj ksiądz Bochyński, dzisiaj ksiądz Paweł B. Obawiamy się, że tych przypadków będzie niestety dużo więcej. I tyle. No myślę, że kolejne newsy w tej sprawie będą publikowane i mam nadzieję, że inne media to podejmą, bo to jest no, temat bardzo, bardzo bulwersujący. Okazuje się przecież, że to nie jest jakiś promil, skoro codziennie mamy nowego księdza pedofila i niemalże codziennie mamy jakąś bulwersującą wypowiedź w obronie pedofilii ze strony hierarchów Kościoła. To jest prawdziwy skandal za skandalem. A teraz proszę posła Armanda w innej sprawie. Jak Państwo wiecie, wczoraj złożone zostało doniesienie przeze mnie do prokuratury w sprawie wypowiedzi księdza Bochyńskiego. Jak Państwo już wiecie, ksiądz Bochyński stawił się na prokuraturze i odmówił składania jakichkolwiek wyjaśnień, zasłaniając się 178 artykułem Kodeksu Postępowania Karnego, czyli stwierdził, że wiedzę, którą posiadł podczas spowiedzi, w związku z tym jest zwolniony z informowania organów ścigania na temat tej wiedzy. Mnie bardzo niepokoi to zjawisko, bo śmiem twierdzić, że w wielu przypadkach niestety duchowni kłamią i zasłaniają się tym artykułem, bo to im daje nietykalność, to im daje możliwość stania ponad prawem. I teraz w obliczu ostatnich tygodni, kiedy to co chwila dowiadujemy się o nowym skandalu pedofilskim, kiedy to coraz kolejni duchowni stwierdzają, że prawdziwymi ofiarami pedofilii to są oni, a dzieci są sprawcami. Kiedy mamy coraz więcej wypowiedzi usprawiedliwiających te obrzydliwe czyny, wracam do tego apelu, który kierowaliśmy kilka miesięcy temu, aby katechetów odsunąć od nauczania religii jak najszybciej ze względu na bezpieczeństwo naszych dzieci. I teraz warto też zwrócić uwagę na ten aspekt prawny, który jest właśnie w kodeksie postępowania karnego, który daje tą możliwość uchylania się od składania wyjaśnień. To są dwa aspekty. Pierwszy jest taki, że księża, duchowni deklarują, że ze swoimi wiernymi, a pewnie w szczególności z tymi, którzy się spowiadają,
no, mają jakąś więź, mają jakąś wyjątkową relację, dbają o swoich wiernych. Więc powstaje pytanie, czy gdyby prawdziwą intencją tych duchownych było bezpieczeństwo dzieci i karanie, schwytanie i karanie pedofili, to czy po spowiedzi nie spotkaliby się z takim wiernym, czy przy okazji kolędy, czy przy innej okazji, i nie powinni nakłonić tej osoby do tego, żeby sama złożyła takie doniesienie, bądź pozyskała tą wiedzę po raz drugi, już nie podczas spowiedzi, no jednak skorzystała z tego obywatelskiego obowiązku, który ciąży na każdym z nas, powiadomienia prokuratury o przestępstwie. Drugi aspekt tej sprawy jest taki, że stawiając na głowie i wypaczając intencje ustawodawcy, czy nie doprowadzimy do takiej sytuacji, że zorganizowane grupy przestępcze, przestępcy nie zarejestrują po prostu Kościoła i wtedy będą mieli prostą i łatwą wymówkę, a także bardzo bezpieczną dla nich, która się będzie zamykała do jednego zdania. Całą wiedzę na temat działania gangu posiadłem podczas spowiedzi. No, to jest bardzo duże niebezpieczeństwo i boję się, że rzeczywiście niektóre grupy przestępcze mogą o tym pomyśleć i zacząć składać wnioski o rejestrowanie Kościoła. Ale jest też trzeci aspekt. Co w sytuacji, kiedy w Kościele są po prostu przestępcy? Czy co wtedy po prostu robić? Czy nadal oni mają mieć ten mandat, mają mieć ten azyl w postaci 178 artykułu Kodeksu Postępowania Karnego? Czy jednak powinniśmy się zastanowić nad tym, czy tego prawa nie należałoby zmienić? To jest też kolejny apel do pana premiera Donalda Tuska i do ekipy rządzącej, bo dzisiaj pan premier Donald Tusk też mówił z ogromną troską o 5-latkach, 6-latkach. Ksiądz Bochyński mówił w swoim wywiadzie o pedofilii na dzieciach nawet 3-letnich, że taką wiedzę posiada i chwalił się tą wiedzą. Więc z jednej strony posiadł ją podczas spowiedzi, publicznie się nią chwali, a kiedy jest w prokuraturze, to natychmiast ta wiedza jest przykryta 178 artykułem Kodeksu Postępowania Karnego i nie może jej ujawnić. No to jest coś skandalicznego, ale z Romanem Kotlińskim nie spoczniemy. Nadal będziemy prowadzili działalność taką uświadamiającą i wspierać ofiary i zachęcać do tego, żeby nie bały się ujawniać, po to, żeby miejsce każdego pedofila było w więzieniu, a nie tak jak jest teraz, że Piotr Ikonowicz, osoba, która wspiera osoby pokrzywdzone, która pomagała osobom bezdomnym, bezrobotnym, którzy się znaleźli na skraju nędzy, to dzisiaj Piotr Ikonowicz jest w areszcie. Nasz kolega Jacek Kwiatkowski głoduje w obronie Piotra Ikonowicza i on jest w więzieniu, a pedofile są bezkarni. Tak jak powiedział Roman Kotliński, jedyna kara, jaka ich czeka, to przeniesienie do lepszej parafii. Dziękuję. Proszę Państwa, ja bym się chciał odnieść jeszcze w paru zdaniach do tej zadymy, bo to trudno inaczej nazwać, którą wywołał klub PiS dzisiaj. Mianowicie zostałem skierowany, moja sprawa została skierowana do Komisji Etyki Poselskiej za to, że właściwie nie wiem za co, bo odsłoniłem kartę, prawdziwą kartę historii na temat księdza prymasa Chlonda. I na tej podstawie, jak gdyby, no, wywołując taką, a nie inną reakcję klubu PiS, zostałem podany do Komisji Etyki o ukaranie. Więc to jest strasznie bolesne, że polski Sejm w ten sposób reaguje naprawdę historyczną. Ci, którzy wnioskowali o uhonorowanie prymasa Chlonda, posługują się jakimiś mitycznymi publikacjami zakupionymi prawdopodobnie w księgarni archidiecezjalnej jednej czy drugiej. Na tej podstawie, na podstawie takich bajek konstruuje się ustawy sejmowe. Stanowiskiem naszego klubu jest w ogóle to, żeby przestać się zajmować historią w Sejmie. Od tego są historycy, od tego są publikacje, od tego są sympozja historyczne. Niech to nas nie dzieli. Ja nie chcę, ja nie mam żadnej przyjemności słyszeć od posłów PiS-u idź do budy.
bo to nie służy ani pracy parlamentarnej, ani kulturze parlamentarnej, ani dobrym obyczajom w Sejmie. Dziękuję. Proszę Czekamy Państwa, na jakieś pytania. Większość niestety, chyba doszliśmy do takiej sytuacji, kiedy to jest więcej uchwalanych uchwał dotyczących upamiętnienia czyjejś śmierci, urodzin bądź ważnego wydarzenia niż ustaw. Mamy IPN, który kosztuje prawie 500 000 000 zł i może warto by było, żeby tymi sprawami zajmował się rzeczywiście IPN, a posłowie zaczęli służyć ludziom i myśleć o przyszłości Polaków. Dziękuję bardzo.